Witam na kanale H0 Model USA Train. Chciałbym się zaprezentować mój nowy model parowozu amerykańskiego o układzie osi 280, czyli tak zwany Consolidation. Przedstawię rys historyczny parowozu. Przejazd parowozu na makiecie jako modelu oraz pokażę ten parowóz, który był. Ten parowóz pokażę na YouTube, oryginalny parowóz oraz polski parowóz o numerze TR203. Chciałbym może na początku zaprezentować model. Jest to parowóz amerykański o układzie osi 280 bez osi tocznie podtrzymującej palenisko, numer boczny 6045. Mechano, Made in Slovenia, pod szyldem International Hobby Corporation, podwozie parowozu. Jest to parowóz amerykański, który został zbudowany w zakładach ALCO, czyli American Local Company oraz Baldwin w latach 1941-1945 dla potrzeb USA Army Transportation. Te parowozy były wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych jako parowozy towarowe i pasażerskie dla wojska. Oraz część tych parowozów przepłynęła przez Atlantyk podczas II wojny światowej do Europy, między innymi do Wielkiej Brytanii, do Francji. Trafiły również do Polski po 1945 roku. Do Związku Radzieckiego, do byłej Jugosławii i do krajów afrykańskich oraz służyły w Ameryce Południowej. Były to parowozy o bardzo prostej konstrukcji, która miała się nie psuć i był bardzo mocno eksploatowany do granic możliwości w wojsku amerykańskim, jak i w państwach europejskich, choćby w Polsce. Tak się prezentuje model parowozu z Mechano. Rok produkcji parowozu jako modelu 1999 rok. Tutaj oczywiście mamy walczak, czyli kocioł parowy, budka maszynisty, pomost techniczny, układ biegowy parowozu. Trzecia oś jest napędna, wiązana. Posuw tuczyska, krzyżulec cały oraz osie wiązane. Jest to układ osi 280 w amerykańskim liczeniu systemu Whitela. Jest to bardzo ładny model parowozu z Mechano. Bardzo mi się podoba. Ten parowóz kupiłem w Olsztynie podczas 28. Parady Parowozów, na której osobiście byłem, ponieważ wystawca miał tabor amerykański, więc oczywiście ja, że tak powiem, obojętnie obok tego nie przeszedłem. Do zaprezentowania będzie Raritasik za parę dni, Amtrak za Teherana, kilka wagonów typu Caboose, wagony towarowe oraz wagon typu Pullman Santa Fe, ale to wszystko w tym tygodniu na spokojnie. Dziś zaczynamy od amerykańskiego parowozu z Mechano, czyli 282 Consolidation. Dobrze, teraz tender. Tak się prezentuje tender parowozu Union Pacific. Sprzęg oczywiście amerykańskiego typu Jamesa, automatyczny. Oczywiście to był sprzęg oczkowy, ja zamieniłem oczywiście na sprzęg amerykański, tak żeby ten parowóz był jednolicie sprzęgany ze wszystkimi lokomotywami oraz wagonami w mojej kolekcji amerykańskiego taboru. Parowóz jest już na torach, czeka sobie. Teraz chciałbym pokazać parowóz w fotografiach oraz
mała prezentacja parowozu na YouTube, prawdziwego amerykańskiego i przejazd techniczny modelu. Tu jest parowóz TR-203 przeznaczony podczas po II wojnie światowej dla PKP, który stacjonuje po dzisiejszy jako eksponat muzealny w Warszawie, Muzeum Techniki. I prezentacja modelu na makiecie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Pozdrawiam, Hazer Model USA Train.